Cześć, tu Ania. Wiecie, że kocham czekoladę, wiecie, że kocham Nutellę i pomyślałam sobie, że muszę Wam koniecznie pokazać taki fajny przepis na fit Nutellę, czyli taką Nutellę, która jest oszukana, jest z takich zdrowszych rzeczy i można ją jeść, nie powiedziałabym, że do woli, ale jest fajnym zastępnikiem takiej tradycyjnej Nutelli. I już Wam pokazuję, co potrzebujemy. Potrzebujemy całego takiego dojrzałego banana. Zobaczcie, jaką ma taką skórkę bardzo już brązowiutką. Potrzebujemy też ćwiartkę awokado. Jak ktoś lubi, może być więcej. To awokado nada takiego fajnego, tłustego, takiej tłustej tekstury. I to wszystko do miseczki. Do tej samej miseczki dodamy sobie też za chwilkę kakao, łyżeczkę i łyżeczkę miodu, ale najpierw... Nikt tego nie widział. Najpierw zmiksuję, zblenduję te właśnie te dwa składniki na taką gładką masę i będziemy jeszcze dodawać za chwilę. Nasza masa jest piękna i gładka, ale tak pachnie mocno bananowo. Pychota. Teraz do tego tutaj mamy kakao. Damy sobie taką sporą łyżeczkę czubatą. Do tego dodamy jeszcze taką sporą łyżeczkę miodu. Jeżeli ktoś lubi coś innego, to może dać, nie wiem, są też różne dziwne tam syropy z agawy, czy różne inne rzeczy słodzące. Albo, o, syrop klonowy byłby tu pięknie. Też nie pomyślałam o syropie klonowym wcześniej. Dodam odrobinkę jeszcze miodu. Tak naprawdę tego miodu, czy tam syropu, agawy, czy czegokolwiek, możecie dodać tyle, ile chcecie. Ja się pozbędę tej łyżeczki. Całość po prostu wymieszam. I to wygląda w taki sposób. Jest naprawdę pyszne i mamy taki krem czekoladowy, który nadaje się idealnie do naleśników, do smarowania chleba. Wiadomo, on nie może stać tak długo jak prawdziwa Nutella, ale no ma milion razy mniej tłuszczu, jest dużo bardziej zdrowy i same bardzo fajne, naturalne składniki. A rzecz wychodzi po prostu absolutnie przepyszna do deserów, do lodów, do czego tylko chcecie. Można to dodać i naprawdę gorąco Wam polecam, żeby spróbować, bo to jest no po prostu no... Pyszne, tylko pamiętajcie, że banan był bardzo dojrzały, wtedy to będzie takie słodkie i aromatyczne i takie... I awokado też musi być dojrzały, czyli mamy dwa dojrzałe owoce i wszystko będzie naprawdę super. Także koniecznie musicie to zrobić i dajcie mi znać, jak Wam smakuje, bo po prostu ja oszalałam na punkcie tej Nutelli i robię ją w kółko. No to ja idę jeść. Mam nadzieję, że nie jestem za brudna. Do zobaczenia wkrótce, buziaki. Papa.